Cześć, www.mylovelydog.pl. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać różnorodne zabawki. Mamy zabawki miękkie, pluszowe. Zabawki miękkie, pluszowe mogą być takie jak ta. Zabawka ta, jak widzicie, jest malutka dla mniejszego pieska. Mogą być trochę większe. Te zabawki na przykład nie mają też piszczałek. Są zabawki, wersje, które mają piszczałki. Mamy różnego rodzaju zabawki na smak kołyki. Może widzicie tu w tle mojego psa, ale właśnie rozpoczął zabawę piłką na smak kołyki. Ale jest na przykład taki wspaniały wąż. Tu możecie wkładać drobne smaczki lub też smaczki i na przykład wysmarować pastą, żeby pies ją to wylizywał. To zdecydowanie bardzo pobudza zmysły psa i rozwija psa zdolności też zabawy się różnymi zabawkami. Tutaj macie piłkę, inny rodzaj piłki na smakołyki. To jest takie specjalne miękkie tworzywo, które nie spowoduje uszkodzenia psa zęba. Inny rodzaj piłki tutaj do wysmarowania na przykład pastą w środku. Jeśli mówimy o zabawkach na smakołyki, to polecam również takie doskonałe maty do lizania, przeznaczone właśnie do tego, żeby tutaj na przykład wypełnić pastą. Można tu też pokładać drobne smakołyczki, które wejdą w to. Jeśli popatrzymy sobie na inne rodzaje zabawek, oprócz gryzaków naturalnych mamy różnego rodzaju gryzaki sztuczne, takie jak tutaj, ze specjalnego tworzywa, na przykład te mają zapach wanilii. W momencie na przykład, kiedy to są psy, którym rosną zęby, których bolą dziąsła, gryzienie takich zabawek zdecydowanie pomaga im i działa relaksująco. Inny rodzaj zabawki dla trochę większego psa. Jest to taka piłka, taki stacz, który się przewraca, który się toczy i trochę zachowuje się jak piłka. Miękkie zabawki Wam pokazywałam. Są też specjalne zabawki, które mają na przykład wzmocnione szwy tapicerskie. Szukajcie w opisach na stronie. Te takie zabawki zdecydowanie dłużej Wam posłużą. Jak na przykład ten bumerang do rzucania, ponieważ psu będzie go trudniej rozgryźć. Kiedy kończy się zabawa, zaczyna się czas relaksu. Wiele małych piesków, pamiętajcie, lubi takie drobne, mniejszych piesków poduszki, lubi na czymś oprzeć swój łeb. Zapraszamy, szukajcie w naszym sklepie na www.mylovelydog.pl.